Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. To jest program Bez Wyjścia. To jest Radosław... Gruca. Gruca. A to jest Marcin Jak patrzę na tego Irokeza, to mnie zawsze tak przez moment... Mam taki moment zastanowienia i refleksji. Czy to na pewno ten... Czy to na pewno Radosław Gruca? To na pewno Radosław Gruca i to na pewno Marcin. Znany hip-hopowiec... Tak, że panka. No, tak, robimy kamuflaż. Tak jest. Drodzy Państwo, dziś wyjątkowy program, gdzie mamy już za sobą odcinek pod tytułem Maski opadły, to teraz ręce i wszystko inne opada, mniej więcej, ale przede wszystkim no, dzieje się to, co już zapowiadaliśmy, tylko w wersji hard, w wersji ekstremalnej. Okazuje się, że premier Mateusz Morawiecki, ten sam, który jeszcze niedawno pisał wzruszające SMS-y do ludzi z Komisji Europejskiej o tym, że on jest przecież ostatnim Europejczykiem. Ostatnim Mohicaninem nawet, to tak skojarzyłem z ostatnim Irokezem. Pewnie tak, więc ostatni Europejczyk pojechał w trakcie gorącej wojny, która na wschodzie zbiera potworne, krwawe żniwo do Hiszpanii. Nawet nie po to, żeby się poopalać, ale po to, żeby ogrzać się w blasku poparcia dla lidera partii Vox. I tam ciekawe bardzo padały sformułowania, o których będziemy za chwilkę mówić, drodzy Państwo, i cytować obficie. No i powiemy chyba też, co to jest partia Vox, bo wiesz, w Polsce nie ma aż takiego poparcia jak w Hiszpanii i mało kto może wiedzieć, co to partia Vox. Poza tym, że był taki zespół Vox kiedyś, jest bananowy są. Nie, prawie. Nie, zdaje się, że tam już zdekompletowany mocno. Już może, że tak powiem, w dwóch składach grałem, jeden jest wyżej. W każdym razie, drodzy Państwo, jedzie sobie do partii Vox i tam bardzo przy dużym aplauzie opowiada o tym, jakim potworem może się stać nie Putin, nie świat, tylko, drodzy Państwo, Unia Europejska. Zaraz albo chwilę później, kiedy już reklamówki, które za chwilkę zaserwujemy Państwu, obiegły Polskę od Tatr do morza. Okazuje się, że ten, kto mógłby ewentualnie pełnić tę funkcję ostatniego Europejczyka, sam rezygnuje. Konrad Szymański... Ale rezygnuje z czego? Rezygnuje dla dobra Polski. O to chodzi. No dobrze, dla dobra Polski to oni rezygnuje wszystko z pracy, robią. Bo może to coś ułatwi. Ale co, czekaj, premier złożył dymisję? Do Konrad Szymański. No patrz, a już się cieszyłem. No. Konrad Szymański, on sam z siebie, nie dlatego, że jego głowy od końca roku mniej więcej żądał Janusz Kowalski, między innymi, który też będzie miał swoje 5 minut w tym programie, odchodzi, a zastępuje go wiceminister Szymon Szynkowski-Welsenk. To jest ciekawa postać, która nie pozostawia żadnych złudzeń co do tego, w którym kierunku będą teraz szły relacje między Warszawą a Brukselą. Co powiada się bardzo ciekawie. No, ja wprawdzie zawsze mam pewne wątpliwości, jak my sobie tutaj dywagujemy o tych osobach i frakcjach w PiS-ie, czy one są, czy one nie są, no ale wydaje się, że faktycznie zmiana jest z osoby, która starała się być umiarkowana w wypowiedziach na osobę, no i prowadzonej polityce, na osobę, która, no jak do tej pory, był kiedyś u nas polexitowcem? Kiedyś się chyba otarł. Chyba kandydował, nie pamiętam. Chyba u nas jeszcze polexitowcem nie był, ale oczywiście zaliczamy go do tego grona kilkudziesięciu osób, które w sposób jednoznaczny wypowiadają się antyeuropejsko. Więc to może oznaczać zmianę kursu. Jakkolwiek ja zawsze przy tych dyskusjach o tej takiej
sowietologii politycznej w Polsce, mówię halo, halo, to są tylko pionki, a tam jest jeden na Nowogrodzkiej, który ten kurs wytycza i oni wszyscy tym kursem wskazanym idą. I drodzy Państwo, kiedy wszyscy się tutaj rozwodzili na temat tego, jak to piątą kolumną antyeuropejską w PiS-ie jest Zbigniew Ziobro, to uprzejmie tutaj prowadzący program Bez Wyjścia tłumaczyli, że tak naprawdę Jarosław Kaczyński jeszcze bardziej chciałby być Zbigniewem Ziobro, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment. Drodzy Państwo, ten moment na pewno już nadszedł. Dzisiaj agenda Solidarnej Polski realnie stała się, i niepostrzeżenie myślę dla wyborców Zjednoczonej Prawicy, stała się agendą PiS-u jako takiego. Ja mam wrażenie, że mówiłem to też wielokrotnie w tym programie, że tutaj nigdy nie było różnic, była pewna różnica w ekspresji. Dzisiaj prezes powiedział wolno. Mówcie chłopaki, co myślicie, co wam na sercu, na wątrobie leży, i oni wszyscy raptem stają się takim zbiorowym Januszem Kowalskim. Walą, że aż trzeszcz. Marcinie, no ty jesteś trochę jednak niesprawiedliwy, bo jednak próbował prezes troszeczkę niuansować ze względu na to, że jego delfin, ukochany syn Mateusz Morawiecki, miał być tym, który coś tam w brukselskich korytarzach załatwił. A uważam, że on próbował niuansować, czy on po prostu próbował oszukać Unię Europejską? To jest pytanie retoryczne. Więc po co mówisz o niuansowaniu? Jarosław Kaczyński w którymś momencie chciał zagrać jednak o pieniądze z KPO, chciał zagrać o taką pozycję Orbana. Wbrew tej linii politycznej robienia Budapesztu w Warszawie, no, tu pojawiła się jedna stanowcza zmiana. Zmiana związana z wojną na wschodniej Ukrainie, ponieważ Unia Europejska jakby zaostrzyła własne widzenie zarówno wschodu, tego dalszego typu Moskwa, jak i koni trojańskich Putina. No i tutaj jakby skończyło się, mówiąc kolokwialnie, rumakowanie Orbana, jak widać. No i coraz trudniej rumakować Orbano podobnym naśladowcom pokroju Kaczyńskiego. Więc to otoczenie się zmieniło i tutaj zdaje się, że rachuby prezesa na to, że się da, tak powiedziałbym, takim chłopskim sprytem, znaczy bruździć temu panu, ale wyciągać od niego pieniądze, bo to jest takie folwarczne. Nie? Nie lubimy tego pana. Jak mamy okazję, to mu tam ukradniemy kozę albo podstawimy nogę, ale jak daje pieniądze, no to oczywiście pokornie się schylimy. I taka była polityka Kaczyńskiego. Taka jest polityka i była polityka Orbana. Natomiast no, tu się jakby skończyły te relacje. Unia Europejska, organy Unii Europejskiej i politycy Unii Europejskiej, po, jak to zbywa w Unii Europejskiej, po długich deliberacjach, bo przecież powiedzmy sobie uczciwie, że te rozważania na temat Unii wielu prędkości, no one trwały od lat. W tej chwili nabiera to pewnego kształtu. No ta europejska Unia Polityczna, to jest element poszerzania bez rozszerzania. Taki prymus z europeistyki się odzywa u mnie, bo ja długo, dosyć wiele lat, gruntownie i szczegółowo studiowałem europeistykę i mogę powiedzieć, że tak na dobre powrót do dyskusji o polityce, no, o Unii dwóch prędkości zaczął się wtedy, kiedy zaczął się kryzys finansowy w 2008 roku i wtedy były dyskusje na temat tego, jak powinna się integrować strefa euro przede wszystkim. Już wtedy martwili się komentatorzy, że będziemy poza tą najściślejszą drużyną europejską ze względu na to, że byliśmy poza strefą euro. Przy czym do tych gospodarczych, co podkreślam, do gospodarczych przyczyn, bo oczywiście Unia nigdy nie była Unią jednej prędkości z racji różnic gospodarczych i tu pod tym względem masz rację,
był kryzys finansowy, który ujawniał, jakby pokazywał, dawał kontrast, dawał kontekst, pokazywał, kto jest tu słabszy, kto tu jest mocniejszy. No tylko, że wtedy można było powiedzieć, że ci bogaci są egoistyczni. Mhm. Że jakby zaprzeczają idei wspólnotowości, skoro chcą zrobić tutaj taki ekskluzywny klub, a tam takie członków stowarzyszonych, tak? Natomiast w tej chwili mamy powody i kryteria czysto polityczne do tego, żeby Unia stawała się dwu- czy trzyprędkościowa. Bo ta trzecia prędkość to moim zdaniem to, co ostatnio w Pradze się odbyło, czyli taka Unia Polityczna, to jest trzecia prędkość, a w ramach samych członków Unii to już podział idzie, on się do jakiegoś stopnia pokrywa, strefa euro i brak strefy euro, ale podział jednak idzie na kraje, które chcą dalszego budowania Unii Integracji i na kraje, które z różnych przyczyn są temu przeciwne, a do tego wszystkiego no, Węgry, jeszcze raz Węgry i ci, którzy za Węgrami następują, czyli pojawiło się zagrożenie polityczne, w którym Unia pierwszy raz w swojej historii ma zdefiniowanego wroga, tym wrogiem jest Władimir Putin i przyjaciele Władimira Putina nie będą mieścili się w Unii. To jest proces moim zdaniem nieuchronny. Oczywiście jak to w Unii, to wszystko się dzieje powoli, to wszystko się dzieje dosyć elegancko, przynajmniej ze strony struktur europejskich, ale to się po prostu dzieje. No nie będziemy sojusznikiem kogoś, kto jest sojusznikiem naszego wroga. No to jest dosyć oczywiste. Ten temat zapewne będzie dotyczył także struktur natowskich. One nie są przedmiotem naszego zainteresowania tutaj, ale to też widać. Na co dzień nie, ale zawsze podkreślamy też, że PiS próbuje sztucznie oddzielić NATO od Unii Europejskiej, pokazując, że to są instytucje, nie instytucje, to są organizacje zupełnie ze sobą nie mające nic wspólnego i często pokazuje NATO jako ten realny sojusz i Unię jako państwo niemieckie, mówiąc już upraszczając, ale wcale nie... Mówiąc ich językiem. Tak, mówiąc ich językiem. Natomiast jeszcze jak mówiłeś, muszę Państwu powiedzieć, bo też zwracałem na to uwagę już lata temu, w Krynicy było takie spotkanie wiele lat temu, jeszcze kiedy w Krynicy był kongres gospodarczy, gdzieś 2017-2018, przyjechał tam Orban na spotkanie z Kaczyńskim. Kaczyński występował i tak sobie dowcipkował w swoim najlepszym żoliborsko-inteligenckim stylu i mówił: Orban to jest taki wspaniały człowiek, z nim można konie kraść. Polak, Węgier, dwa bratanki, można konie kraść. Ja nawet wiem, gdzie jest taka stodoła z napisem Unia Europejska. He. Muszę ci powiedzieć, że to był rok 2017, a ja siedziałem na sali. Ale to ja napisałem na ten tekst jako jedyny w polskich mediach, w niemieckim tygodniku. Wtedy ostatni raz byłem na forum Krynicy. A no to wiele wspaniale. To jednak klasa. Przez lata tam jeździłem, to było ostatnie. I tak naprawdę to było takie forum, gdzie było bardzo słabe merytorycznie, bo przeważnie na forum w Krynicy dużo się działo. I najczęściej miałem problem z wyborem, gdzie pójść, bo tam kilka rzeczy naraz się dzieje. To tutaj było takie pierwsze forum, kiedy mogłem sobie zwiedzać Krynicę, bo było trochę wolnego czasu, no i tak naprawdę poza tym przemówieniem, no i Viktor Orban wtedy został człowiekiem roku. To jest następna rzecz, ale poza tym przemówieniem Kaczyńskiego to w zasadzie nic tam ciekawego nie było. Ale to... No ale to mówię, to jest ta mentalność polityki, znaczy ja bym tego nawet nie nazywał polityką, bo polityka jednak z definicji swojej jest, trzymajcie się Państwo krzeseł, bo w Polsce to brzmi bardzo dziwnie, polityka jest skupiona na czynieniu dobra, szukaniu kompromisu. No właśnie, wspaniała nawet, Iza, która nas realizuje, parsknęła śmiechem. Nie wytrzymała, jak ja powiedziałem, no ale proszę Państwa, tak jest. No tak jest. My rzadko sobie zdajemy sprawę, że polityka jest po to, żeby czynić dobro, szukać zaspokojenia interesów wspólnych, szukać kompromisów.
i znajdować rozwiązania problemów. No, w Polsce to jest mało modne używanie tej definicji. Podobnie jak muszę ci powiedzieć, to taka refleksja off topic, kiedy w pewnej rozmowie powiedziałem, że jakby podstawowym zadaniem państwa jest dawać szczęście, to wszyscy moi rozmówcy popatrzyli na mnie jak na wariata. No ale przecież tak jest. My państwo tworzymy po to, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, żeby zapewnić sobie wszystkie te usługi, których nie możemy zapewnić indywidualnie, a nie po to, żebyśmy umierali za to państwo, bądź żebyśmy chwalili tego czy innego prezesa. No, no ale to jest a propos. To jest a propos definicji, które się w Polsce nie przyjęły. Większość definicji się nie przyjęło. Podobnie jest tą polityką, która jest właśnie rozumiana przez logikę Kalego, czyli tam jest taka stodoła, możemy coś ukraść, a jesteśmy dobrymi politykami, nie? Kurczę, stary. No tak, szacun Radek, szacun Marcin, nie? Debeściaki. Takie, takie rzeczy już mówię. Drodzy Państwo, to widzę, że zeszło się Was już troszkę wreszcie, więc może zróbmy dobre entrée i pokażmy, w jaki sposób Vox, partia hiszpańskiej prawicy, zrobiła reklamówkę Mateuszowi Morawieckiemu. Tak się pokazuje. Tysiące ludzi przed sceną podczas kongresu konserwatywnej hiszpańskiej partii Vox to kolejny dowód na zmianę w europejskiej polityce, gdzie lewicowo-liberalne partie tracą popularność na rzecz prawicy. Vox jest częścią frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów w Parlamencie Europejskim. Do tej frakcji należy również Prawo i Sprawiedliwość. Byliśmy dwoma skrzydłami Europy, a mocą tych skrzydeł była wierność tradycji. Dzisiaj Unia Europejska chce odwrócić się plecami do tradycji, podcinając w ten sposób te skrzydła. Niewielka liczba biurokratów w Brukseli uważa, że może tworzyć Europę, ale mylą się. Europa jest tworzona z narodów wolnych i suwerennych. Do zgromadzonych przemówiła Giorgia Meloni, której ugrupowanie wygrało wybory we Włoszech. Konserwatyści mówili o tych słabościach Europy, która mówiła o sprawach drugorzędnych, która nie odpowiadała ogromnym tematom strategicznym. Teraz widzimy, że historia przyznała nam rację. To konserwatywne ugrupowanie Meloni jeszcze przed wyborami zostało zaatakowane przez szefową Komisji Europejskiej, Niemkę Ursulę von der Leyen. Zobaczymy wynik głosowania we Włoszech. Były też wybory w Szwecji. Jeśli sprawy pójdą w trudnym kierunku, mamy narzędzia, jak w przypadku Polski i Węgier. Po wyborach i zmianie władzy ataki jeszcze się nasiliły, tym razem ze strony Francji. Oczywiście pod płaszczykiem tzw. praworządności. Chcemy pracować z Rzymem, ale będziemy czuwać nad poszanowaniem praw i wolności. Będziemy bardzo uważni wobec sprawy poszanowania wartości i reguł państwa prawa. Unia Europejska już pokazała czujność wobec innych krajów, takich jak Węgry i Polska. Liderka zwycięskiej włoskiej partii odpowiada wprost, że tego typu słowa traktuje jako groźbę wobec swojego kraju. Chcę wierzyć, że lewicowa prasa przekręciła oświadczenia przedstawicieli zagranicznych rządów i ufam, że francuski rząd zdementuje słowa, które za bardzo przypominają niedopuszczalną groźbę ingerencji przeciwko suwerennemu państwu, członkowi Unii Europejskiej. I właśnie kwestie unijnych dyktatów poruszano także dzisiaj w Madrycie. Myślą nad tym, aby zagrozić narodom, które nie chcą się podporządkować ich dyktatom, albo nie głosują tak, jak oni sobie życzą. Widzieliśmy to teraz we Włoszech. Widzimy to od dawna w formie ciągłego ataku, którym biurokraci poddają Węgry i Polskę, za to, że bronią oni swoich wartości, za to, że bronią tego, czego nauczyli ich przodkowie w obronie swojej suwerenności, za obronę swojej demokracji. Brukselscy biurokraci rozszerzają swoje kompetencje bez jakichkolwiek podstaw traktatowych. Nie możemy na to pozwolić. W ten sposób będą tak naprawdę tworzyć transnarodową bestię bez faktycznych i tradycyjnych wartości. Eksperci wskazują, że eurokraci stosują polityczny szantaż, żeby wymusić posłuszeństwo państw członkowskich wobec Brukseli. Chodzi o różnego rodzaju interesy polityczne, które są rozbieżne. Na przykład z jednej strony pomiędzy Francją, Niemcami, a innym państwem członkowskim. I tak naprawdę różnica interesów jest przyczyną tego nacisku
politycznego ze strony instytucji unijnych. W przypadku Polski szefowa Komisji Europejskiej mówi wprost, że unijnych pieniędzy z KPO dla Polski nie będzie, choć plan został już zaakceptowany przez Brukselę, ale eurokraci stawiają kolejne absurdalne żądania. Między innymi chcą, żeby polskie władze nie uznawały wyroków naszego Trybunału Konstytucyjnego. Polski Trybunał Konstytucyjny, podobnie jak państwo polskie, podlega jakimś szczególnym ocenom, ocenom irracjonalnym, bezprawnym ocenom, kwestionuje się orzeczenia albo nie bierze się ich w ogóle pod uwagę. I wykorzystując tę audycję, chciałabym właśnie na to zwrócić uwagę. Moje pytanie jest takie, dlaczego Komisja Europejska nie zajmuje się innymi państwami? Eurokraci nie ukrywają, że ich celem jest zmiana polskiego rządu na proniemiecki, który zrezygnuje z ubiegania się o reparacje. Donald, remember, when we see each other again, we'll see you, as you've said, as a prime minister. To, co słyszymy w Berlinie, słyszymy z ust polityków opozycji, nie zaskakuje to. Wielokrotnie decyzje, które podejmowali, były przyjmowane z uśmiechem, no, poklepywaniem po ramieniu oraz zadowoleniem w Berlinie czy w Paryżu. My myślimy najpierw o Polsce, o naszych przodkach, ale także o przyszłych pokoleniach. Coraz wyraźniej widać, także za sprawą działań eurokratów, które ugrupowania w Polsce są propolskie, a które proniemieckie. Adrian Borecki, Wiadomości. Nie przeklinaj, jesteś. Hej, Marcin, już. Przepraszam. Dobrze. Sprawy. Z czego się śmiejesz? Z czego się śmiejesz? O naszych Powiedz lepiej dlaczego. Myślimy, no. No ja wiem. My myślimy o naszych przodkach, a oni nie myślą o naszych przodkach. No, te Europejczyki wredne. Ja myślę tam o potomkach najbardziej, no ale. Ta Dominik, a myśl o przodkach. Myśl o przodkach. O przodkach. Żeby. Ale co, wiesz, co, to jest, co za towarzystwo. Naprawdę. Ten Morawiecki, Meloni, Abascal. Ale co za ogóle, towarzystwo. Ale zauważ, bo wiecie co, bo mówi się, że populiści to, populiści tamto. I teraz mieliśmy takich populistów szybciutko w przegląd. I ja zauważyłem, że oni są. I to jest takie prymitywne spostrzeżenie, ale warto jednak je zobaczyć. Zobaczcie, jak oni drą mordę. No, zobacz. Oni wszyscy tam krzyczą, że to, że tamto i tak! I o, tak. I to łatwo ich rozpoznać naprawdę, bo jednak jak patrzę na wielu polityków, to oni nie muszą artykułować swoich racji darciem mordy, przepraszam. A akurat, no, ja rozumiem wiece wiecami, ale... Ale to wiesz, jest to takie, wiesz, jakiś, pomijając jakby tą formę, no, która pewnie bierze się z trzewi, z ekspresji, z głębi serca. Ich serca krzyczą, no. Te serca niepopulistów, to one są takie, wiesz, śpiewająco, szemrzące, a te krzyczą. A tam jeszcze sobie... No, ale wiesz, słuchaj, no, ale zobacz, bo wychodzi tutaj, Mateusz Morawiecki pojechał i zawiózł do Hiszpanii transfobię prezesa, nie? Bo prezes ma wyraźną transfobię i on tam zawsze patrzy na zegarek, czy jest za 15:06 i tym podobne i każdemu wyznacza płeć, a tam było, jak to było, transgraniczny potwór, jak co to było? Za chwilę, było coś trans. Oczywiście, tak. Było coś bardzo złego europejskiego. Transnarodowa bestia. A, transnarodowa bestia. Ale trans musiał być, tak, nie? Tak. I Morawiecki powinien jeszcze powiedzieć, o, tutaj jest Hiszpan, a tutaj jest Francuz, ale za 15:06 raptem... Nie, Francuz stanie się Hiszpanem i będzie transnarodową bestią. No. A co gorsza, Polak stanie się Niemcem i to już będzie ultra transnarodowa bestia. Niemiec Polakiem, to będzie nie, dobrze. To będzie tragedia. Zamotałem się, ale żeby dopełnić tego obrazu, bo ja zaraz zapytam Marcina, żeby pomógł trochę Julii P., ale zanim to zrobię, jeśli nie da wszyscy, i wszyscy wy możecie, taki mini konkurs resetowy, ale dopełnić należy, bo to jest taka reklamówka i to widać, tam jeszcze taka muzyka jest, nie do końca to było słychać, w ogóle to jest taka nowa świecka tradycja, którą wprowadził Kurski, te takie teledyskowe materiały, no nie tam taka rzewna muza albo pełna gniewu, on to zresztą wprowadził po raz pierwszy, państwo tego nie pamiętają, bo jesteście młodzi i wolni od takich starych pamięciowych traum, ale ja pamiętam, jak do jednego z wystąpień takich jakichś quasi-orędziów
Lecha Kaczyńskiego, prezydenta, wrzucił właśnie jakąś muzyczkę i mapę niemiecką, ale jakąś mapę niemiecką, nie wiem, tam przedrozbiorową, czy tam po pierwsza wojna światowa, jakoś tak dużo Niemców tam było na tej mapie i to się tak wszystko skleiło, więc Jacek Kurski tutaj maczał paluchy na pewno, ale już Jacek Kurski tak naprawdę ledwo żyje w tej trumnie, już tam te młotkami polityczne, nieważne. Ale jeszcze jedna wypowiedź, rozwijmy, bo to w reklamówce to wiadomo, tam takich mniej zgrabnych rzeczy się nie wrzuca, a tutaj jeszcze się wymknęło premierowi tak. Dzisiaj największym fizycznym zagrożeniem dla naszej cywilizacji jest Rosja, ale... Jeszcze jednym istotnym zagrożeniem jest zniszczenie naszego dziedzictwa kulturowego. To szaleństwo. Przez lata prowadzono cichą wojnę w Europie przeciwko wartościom, na których nasza cywilizacja została zbudowana. Jesteśmy dziećmi cywilizacji chrześcijańskiej. Nie wolno nam o tym zapominać. Musimy być dumni jako spadkobiercy największej cywilizacji, cywilizacji chrześcijańskiej, która jest najbardziej przyjazna ludzkości, która daje nam szansę na ludzkości dobrobyt. No ale to z tego, no Rosja też jest cywilizacją chrześcijańską. A, no tak. I to jak taką, najbardziej. No. Spytajmy Grzegorza Górnego. I tak, i to taką wzorcową cywilizacją chrześcijańską z prawidłowym powiązaniem cerkwi z władzą. Słuchaj, no nie ma bardziej wzorcowej. No nie, no wiesz, no to jest linia. No wiesz, ja momentami jak patrzę, to będzie jakieś podsumowanie także przed kolejnymi materiałami, ale ja mam wrażenie, że Rafał Zienkiewicz w jednym miał rację kilka lat temu. Bo myśmy wszyscy mówili, że PiS to jest rekonstrukcja PRL. A on się upierał, że PiS to jest rekonstrukcja sanacji. I muszę ci powiedzieć, że ja się przychylam do tego stwierdzenia, bo zobacz, że w tej chwili oni bardzo pracują nad tym, żeby mieć wojnę na dwa fronty. Mhm. Dokładnie jak sanacja. Mhm. Im nie wystarcza jeden front. No bo jeden front mamy, ten rosyjski, do którego oni mają to podejście takie, powiedziałbym, jak ryc śmigły w swoim rozkazie. A oni koniecznie chcą mieć drugi front niemiecki. Zobacz, ile wysiłków to wkładają. Pełny. Znaczy 90%, cała energia. 90% wysiłku retorycznego idzie w stronę Niemiec. Wcześniej była Unia Europejska, teraz już nawet nie ma tej Unii Europejskiej. Już tam, wiecie, bo Unia to Niemcy, już prezes to powiedział w zeszłym tygodniu. Po raz kolejny to powiedział. Ale nie? Powiedz mi, powiedz Julii P. Prezes Trybunału Julii P. Julii Przyłębskiej zresztą, Trybunału. Dlaczego ta komisja, dlaczego ona się zajmuje tą Polską? No dlaczego się zajmuje? Powiedz, bo może to jest ten moment, że... Jest co, to ja zacytuję... Albo państwo może... Proszę państwa, ja w tej chwili zacytuję coś, co jest naszą absolutną tradycją, nieodłączną tradycją. Pan Zagłoba w takich sytuacjach mawiał, nie róbże ze mnie niedźwiednika, który ma misiowi dzieci chować. Ja w przypadku pani Julii, szefowej Trybunału Przyłębskiej, jestem trochę bezradny. No, przecież to jest ktoś, kto z tym takim specyficznym zupełnie wyrazem twarzy potrafi powiedzieć największą możliwą głupotę, bez mrugnięcia okiem, no to jest też pewna umiejętność, za którą należy ją cenić. No co jej mam powiedzieć? Mam jej powiedzieć, że swego czasu Polki i Polacy zdecydowali w referendum, że będą częścią Unii Europejskiej? Że swego czasu wykonaliśmy potężną pracę, zawaloną w tej chwili wieloma ruchami PiS-u, dostosowawczą naszego systemu prawnego do systemu Unii Europejskiej, bo taki był warunek akcesyjny, że swego czasu było kilku posłów, a co najmniej dwóch bardzo sławnych, którzy jak nie mieli nic do powiedzenia, to zawsze wychodzili na trybunę i pytali, czy ten projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. I dzięki temu mieli wystąpienie, nie? W tym wszystkim. No, to musiałbym pani Julii Przyłębskiej wytłumaczyć, ale ja mam wrażenie, że jeżeli osoba
jej pokroju do tej pory tego nie wie, to już ja jej nie wytłumaczę. No nie, ale ja będę czasami jeszcze próbował. Takim mam... Wiesz, pani Julia jest rozbiegana. Trybunał Konstytucyjny, jak wiadomo, pracuje rzadko i sporadycznie, ale ona jest sama bardzo zajęta. Wiesz, kluby Gazety Polskiej zapraszają, ona tam lubi występować. Ona pewnie... W Spale chyba była. Tak, piłem w Spale, spałem w Pile. Pani Julia była w Spale. Pani Julia pewnie długo rozmawia z panem Sakiewiczem, naszym ulubionym bohaterem tego programu i z tego coś musi wynikać, słuchaj Radek. No, gdybyśmy my tyle rozmawiali z Sakiewiczem, też nam by się mogło coś porobić. Kiedyś wiewiórki mi zaćwierkały, i to nie jest błąd, drodzy Państwo, kiedyś przeczytałem u Wojciecha Wybranowskiego, że ćwierkają wiewiórki i okazuje się, że miał rację. Oddaję szacun. We wszystkim innym raczej racji nie ma, więc no w każdym razie ćwierkały wiewiórki mi kiedyś, że Samuel Pereira z Julią Przyłębską sobie z dzióbków spijają i to powodowało, że był trendseterem w zakresie czołobitności na portalu TVP Info. Nie wiem, jak tam ich relacje teraz, tam troszkę się popsuły, ale przelot jest. No ale zobacz, przecież my tu rozmawiamy o Unii Europejskiej i polexicie, a ty wprowadzasz taki wątek osobisty, ale to, proszę Państwa, nie jest przygana do Radka, tylko prawda jest taka, że to w tej chwili decyduje o naszej polityce. Bardzo często właśnie to, kto z kim z dzióbków sobie spija, no, tak się robi polityka. Niestety. Drodzy Państwo, jeszcze widzę, że się coraz więcej Państwa tutaj zleciało, bardzo się z tego cieszymy, więc to dobry nie też moment. Nie zleciało. Nadesz, no to nie bardzo... mów mi nie mów, tylko mów jak mówić już po prostu. Ale, a co ja jestem, jakiś populisto-faszysta, żeby cię nauczać tutaj? Nie, drodzy Państwo, jestem. Nie dajmy się zagadać. Cieszymy się, że Państwo tak licznie przybyli. Cieszymy się, że jest Was tak wielu i dlatego to dobry moment, żeby też przypomnieć Państwu, że zima coraz bardziej zagląda nam w oczy. Nie chcemy marznąć, bo jak będzie wyglądał zamarznięty redaktor Celiński z tak zagrzewającym go do boju oczywiście Radosławem. No równie zmarzniętym. Musielibyśmy przenieść pasmo na późniejszą godzinę, a jesteśmy ustabilizowanymi dojrzałymi ludźmi, którzy się nie pałętają bez powodu. Bez powodu. Po mrozie. Co nie oznacza, że się nie pałętają. I przy tej okazji bardzo dziękujemy producentowi dzisiejszego programu, panu Andrzejowi Nowakowi. Dziękujemy za wsparcie, kłaniamy się nisko. A w tym momencie co chwila muzycznego oddechu. Zdecydowanie, a potem wspaniały... Potem kawałek. Będzie lepiej. Touch.
never come back, never come back, never come back. Prawda nas zaboli. I przypominamy, Prawda nas zaboli, jutro o 17:30 zapraszamy Państwa na program Piotra Nejsztuba. Już jutro będziemy Was zapraszać na naszych wszystkich kanałach w social mediach, w mediach społecznościowych. Bardzo Was zachęcamy do tego, żebyście udostępnili nawet zapowiedzi. Ciągle jeszcze niewiele z tych wszystkich fanów Piotra Nejsztuba, którzy na jego audycję włączali radioodbiorniki w poniedziałki, wie, że teraz jest, wrócił mocniejsze, nie tylko audio, ale wizja i wiele jeszcze innych niespodzianek. Że teraz się ukazuje, tak. Reset Obywatelski, Piotr Nejsztub, 17:30, bardzo polecam. A my wracamy, proszę Państwa, do naszych ulubionych polexitowych, to znaczy nie ulubionych, bo wiecie Państwo, że my generalnie nie lubimy nawet myśli o polexicie i za ludźmi, którzy do tego polexitu prą, nie przepadamy. Natomiast teraz Radek znalazł świetny materiał, który ja na początek, jak pozwolisz, skomentuję tak. To jest jeden z moich ulubionych cytatów z polskich komedii. Komedia nazywała się chyba Sara, gdzie mafiozo, grany zresztą świetnie przez Marka Perepeczkę, w którymś momencie, w jakiejś takiej sytuacji niezręcznej, gdzie ta jego córka gdzieś o koniem stanęła, próbując łagodzić sytuację, mówi tak: cenimy naszą młodzież za szczerość, pójdą na studia, nauczą się kłamać. I będziemy mieli tutaj, proszę Państwa, publicystę, którego należy cenić za szczerość i życzyć, żeby już nie szedł na studia i nie uczył się kłamać. To do Agatona Kosińskiego tego rodzaju pytanie, czy tutaj chodzi bardziej o rozgrywkę wewnątrz rządu, czy o poprawienie naszej sytuacji negocjacyjnej, co jest niełatwe i czy Komisja Europejska będzie w ogóle przejmować się tym, że nastąpiła zmiana, że ktoś bardziej stanowczy, kto też wypowiada się ostrzej, jak Szymon Szynkowski Welsenk, będzie w tym wszystkim uczestniczył, no bo tak właściwie to co my możemy Unii zrobić? Dwa pytania. Komisji, przepraszam. Polityka wewnętrzna i polityka europejska. O polityce wewnętrznej, to, czyli te zmiany w rządzie, no dołożyłbym do tego jeszcze, wprawdzie nie bezpośrednio rządową, ale jednak bezpośrednio z tym związana, czyli zmiana prezesa KGHM-u i te wszystkie trzy dymisje, czyli Michał Dworczyk, Konrad Szymański i prezes KGHM-u, jednoznacznie pokazują, że trwa przycinanie pola oddziaływania premiera Morawieckiego. To jest i to sugeruje. Z jednej strony pozycja premiera słabnie personalnie jako polityka, ale również moim zdaniem jest to wyraźny sygnał troszkę innego ułożenia tortu wewnątrz obozu władzy, ale też zmiany wektorów i tutaj jest ta polityka europejska, czyli przyjęcie ostrzejszego kursu wobec Unii Europejskiej. Jak ostrzejszego, mamy tego dość, Jarosław Kaczyński powiedział kilka miesięcy temu i teraz właśnie wyglądamy, jak mamy tego dość, wygląda w praktyce.
tak naprawdę jedyna kotwica, która moim zdaniem powstrzymuje PiS, no bo na koniec dnia oczywiście mówimy o dniu wyborów, PiS będzie chciał te wybory wygrać i musi ustawić tak żagle, żeby zdobyć możliwie jak najwięcej punktów. I teraz pytanie, czy przyjęcie ostrego kursu, no bo że Komisja Europejska falandyzuje, mówiąc delikatnie, łamie, mówiąc ostrzej, zasady wspólnej współpracy, nie wypłacając Polsce pieniędzy w ramach KPO, to jest jedno. Ale teraz pytanie jeszcze, w jaki sposób do tego podejść? Czy PiS powinien cały czas udawać, że trwają ten język Mateusza Morawieckiego, który był, rozumiem, też językiem Konrada Szymańskiego. Idziemy w kierunku rozmowy o tym, że Unia Europejska jednak te KPO nam wypłaci i podtrzymujemy jakieś złudzenia na podstawie jakichś coraz słabszych przesłanek, czy jednak mówimy na twardo, nie, to nie, skoro wy tak, to wy nam tak i będziemy tutaj przyjmowali ostrzejszy kurs. Ze strony Brukseli jest to, i Komisja Europejska tym się specjalnie nie przejmuje, bo to Komisja Europejska narzuca ton tej dyskusji i ona słucha się tylko samej siebie. Natomiast to są jeszcze Polacy. To jest, rozumiem, ostatnia kotwica, która powstrzymuje PiS przed ostrzejszym szarpnięciem. No bo wszystkie sondaże pokazują, że Polacy są euroentuzjastami i jakikolwiek hasło, wizja, że nasze relacje z Unią staną się napięte, może zwyczajnie skutkować spadkami sondażowymi PiSu. Dlatego też podejrzewam, że ta zmiana kursu następuje teraz. Po pierwsze, zima będzie trudna, w związku z tym jakaś taka kontrolowana wojna z Brukselą politycznie, doraźnie nie pozwoliłaby odsunąć problemy, potencjalnie daje możliwość odsunięcia od siebie problemów, rozłożenia tych problemów na kilka frontów, zawsze politycznie jest bezpieczniejsze. Po drugie, ponieważ zmiana jest teraz, jeżeli teraz dojdzie do zaostrzenia tonu, to po kilku miesiącach z tego jeszcze można by się wycofać bez większych strat i próbować wizerunkowo odzyskać nadszarpnięte zaufanie do PiSu Polaków jako partii, która chce popsuć nasze relacje z Unią Europejską. To jest tak naprawdę, moim zdaniem, te najbliższe miesiące to będzie najważniejszy test, na ile ten euroentuzjazm Polaków sondażowo szalenie wysoki jest prawdziwy, a na ile jest to taki rytualny euroentuzjazm, bo się cieszyliśmy w 2004 roku, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Echo tej radości cały czas się utrzymuje, ale jak mocniej by tym potrząsnąć, to ona opadnie. Moim zdaniem ja się nastawiam, że najbliższe miesiące będą właśnie testem euroentuzjazmu Polaków, bo do tej pory to był jedyna tak naprawdę rzecz poważnie, która wstrzymywała pójście na ostrzejszą rozgrywkę z Unią Europejską. No i proszę Państwa, nie miałem racji, cejmy za szczerość. Ja chciałem zaprotestować, ktoś z Państwa napisał, że Charlie Agaton już nie wytrzyma. Co ten Agaton mówi? Że Agaton Koziński jest symetrystą, był symetrystą. To już od jakiegoś czasu nie jest, ale posłuchajcie Państwo, co on powiedział. On powiedział, jedyną kotwicą, która powstrzymuje PiS przed mocniejszym szarpnięciem, jak powiedział Koziński, antyeuropejskim, są sondaże i jest wsparcie Polaków dla członkostwa w Unii Europejskiej i w najbliższych miesiącach, zdaniem chyba dobrze poinformowanego Kozińskiego, PiS będzie testował, na ile nasze poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej jest głębokie i mocne, a na ile tylko powierzchowne. Jeżeli okaże się być powierzchownym, szarpną i pojedziemy. No i niesamowicie się ucieszyłem. No nie ucieszyłem się. Słuchałem tego rano, staram się słuchać też tych porannych różnych audycji, bo tam oni się otwierają. To jest teraz szczególnie to Polskie Radio, które jest tak traktowane po macoszemu, po to, żeby sobie tam można było zarobić jeszcze parę złotych dodatkowo, będąc symetrystą, żeby to tak milej ten symetryzm rozkwitał. Nie wiem, czy Agaton ma tam jakiś swój program, ale mniejsza z tym. No, muszę powiedzieć, że zdębiałem, chociaż wiedziałem, no, ale co innego wiedzieć, a co innego usłyszeć na własne uszy. I drodzy Państwo, po pierwsze, tam jest jeszcze kilka takich niuansów, które usłyszałem, co do których pewnie pan Agaton będzie protestował, co do mojej diagnozy tejże jego wypowiedzi, ale słucham wielu jego wypowiedzi, nie tylko tej jednej. Nie poświęcałem, akurat nigdy tak celnie i dosadnie w 3 minuty nie opowiedział wszystkiego. Generalnie Agaton Koziński reprezentuje tych ludzi, którzy
są na kontrze do premiera Morawieckiego i to nawet on specjalnie nie ukrywa tutaj niechęci do podtrzymywania jakiegokolwiek dialogu. I no, on mówi to, o czym najtwardsi pisowcy, czyli ci, którzy rozdają karty, mówią między sobą bardzo często. To znaczy oni są w procesie zniechęcania Unii. Po to jest ten program, drodzy Państwo, i zresztą każdy kolejny tydzień pokazuje, że nie tylko mieliśmy rację, ale jest dużo gorzej nawet niż sobie wyobrażaliśmy. Te procesy trwają, kampanie tego typu, które tak łatwo się wyśmiewa w bańce liberalnej, czyli kampanie te żarówkowe, gdzie na wszystkie możliwe sposoby dokonano fact-checkingu, wyszło jednoznacznie, że jest to co najmniej manipulacja, jeśli nie ordynarne kłamstwo w niektórych wariantach, to nie ma znaczenia dla ludzi, którzy są pod stałym wpływem uderzeniowej dawki propagandy, którzy są nasączeni różnymi półprawdami, nie mają wiedzy, działają emocjonalnie i to działa, drodzy Państwo. Ja sam widziałem kilka wyników kampanii, które robił PiS, jaka była świadomość powiązania pewnych problemów z Unią Europejską. Tutaj dokładnie mówię o żarówkach, gdzie najpierw była tam na poziomie kilku procent, a po takiej kampanii wzrastała do 20-30. Tak, tak, to jest tak, że stara technika rozwiedki bojem, to znaczy te kampanie idą w różnych kierunkach i one nie są skoncentrowane centralnie na Unii Europejskiej, tylko właśnie jak mówisz, żarówki. Dzisiaj w tym samym programie, z którego puściliśmy fragment, była dłuższa rozmowa na temat opłat klimatycznych i oczywiście to nie muszę mówić, że to jest najgorsze zło. W tej chwili rusza kolejna kampania finansowana przez firmy energetyczne, która ma pokazać, że za wzrost cen odpowiadają wszyscy na świecie, tylko nie spółki energetyczne i nie polski rząd. Ta kampania chyba już ruszyła, już pierwsze billboardy gdzieś. No ale ruszyła właśnie dlatego, że wiszą, drodzy Państwo, one działają. Kropla po kropli. Pamiętajcie Państwo, że w tej chwili czytamy, Brexit jest świetnym przykładem ruskiego działania. Pamiętajcie Państwo, że w Brexicie, w kampanii brexitowej nie chodziło o wyjście z Unii Europejskiej, wcale tego brexitowcy nie głosili, chodziło o odzyskanie kontroli. Take control, tak dokładnie. Take control. Tak. To było hasło, to nie było wychodźmy z Unii, Unia jest niedobra i tak dalej. Take control. I myślę, że PiS jest na etapie szukania tego typu hasła. Nieustająca propaganda, którą obserwujemy, która wylewa się ze wszystkich mediów, nad którymi PiS ma władza. To jest dużo szerzej, proszę Państwa, niż tylko media publiczne. To jest dużo większa część rynku medialnego, bo to są i gazety wprost związane z PiS-em, ale także teraz Orlen Press, a także widać coraz szerzej to gdzieś idzie. I w mediach, co do których no nie powiedzielibyśmy jeszcze kilka lat temu, że są pisowskie. One pisowskie nadal na sztandarach nie są, ale hasła zaczynają głosić podobne. Nie wiem, czy Państwo się zorientowali, jak wielkim poparciem w mediach teoretycznie niezależnych od rządów cieszą się pomysły polskiego holdingu, tego narodowego holdingu spożywczego i tym podobne, nie? Które są budowane na czym? No są budowane na tym, że my tu po polsku zarządzimy i żaden obcy kapitał nam nie będzie w tym mieszał. No to jest, proszę Państwa, układanie naszych mózgów, które powinny być odpowiednio rozmiękczone na moment, kiedy nastąpi ostateczne szarpnięcie. I to dzisiaj nam powiedział Agaton Koziński wprost, dlatego go o tak obszernie Państwu zacytowaliśmy, bo coraz częściej oni mówią wprost, to zauważyłeś. Proszę Państwa, to jest 51. nasz program, czyli spotykamy się od roku.
Rok temu, jak sięgniecie Państwo do starych programów, one przecież wszystkie są dostępne, bardzo dużo mówiliśmy o aluzjach, o pewnych przekazach takich nie do końca jednoznacznych. My w tej chwili już tych przekazów wieloznacznych nie znajdujemy. One są wszystkie jednoznaczne. Tu już nikt się z nami nie bawi w żadną politykę, mówi się wprost. Unia jest zła, Niemcy są złe, źli, musimy otworzyć front z Niemcami. Mateusz Morawiecki z lubością po raz trzeci w ciągu niespełna roku spotyka się, po raz czwarty w ciągu niespełna roku Mateusz Morawiecki bryluje na jakichś szczytach antyunijnych, proputinowskich międzynarodówek. I o ile na pierwszych szczytach, na pierwszym szczycie tym warszawskim jeszcze był umiarkowany, no to w tej chwili sami Państwo widzicie, jaki był. No, bestia transnarodowa. Tak, bestia transnarodowa. Dodał coś od siebie. No, on takim jest premierem. To jest ten ostatni Europejczyk. On jest takim transpremierem z racji tego, że nie do końca premierem, więc on o bestiach transnarodowych i w ogóle różnych innych pewnie dużo wie. Transpremierem, czy ty czekasz na pozew? A swoją drogą bardzo chętnie stanął przed sądem i podyskutował na ten temat, czy pan Morawiecki jest premierem, czy jest transpremierem. To, drodzy państwo, przekażcie premierowi, zresztą on ma wielu takich... Tylko, że to może trafić od razu przed Trybunał, nie? Bo to premier jest konstytucyjny, to może od razu do Trybunału Przyłębskiej trafić, no to, to się może, mogę przegrać. Drodzy państwo, sami słyszeliście, taki plan sufluje Agaton Koziński i nie jest to jego taka tylko licencja poetyka, tylko to jest coś, co odbija mi się w uszach po tym, jak sobie dyskutują ludzie z PiS-u, z którymi znam się od lat i przekazują mi tego typu informacje. Trudno w to uwierzyć, może państwo, ale jeszcze są tacy, którzy mają świadomość, że coś poszło bardzo nie tak i miało być inaczej. I tutaj jeszcze na kanwie tego wystąpienia całego i też waszych państwa komentarzy o Brexicie i twojej myśli o Brexicie też, chciałem państwu powiedzieć, że bardzo aktywnie pracując jeszcze w dzienniku Fakt, czyli w tabloidzie, który wiadomo, że gra na Für Deutschland, do tego wszystkiego. Powiedzmy byłem jedyną sobie gazetą, nie Gazeta Polska, niezależna, narodowa i tak dalej, tylko byłem jedynym medium, które z mojej wewnętrznej potrzeby no, zaangażowało się w nagłaśnianie problemu tak zwanych hate crimes, które miały miejsce po Brexicie, bo jednym z efektów tego wspaniałego Brexitu, który tak wychwalają często nasi politycy, było to, że ta kampania, która miała zniechęcać do Unii, koncentrowała się na uchodźcach, na akurat te, na uchodźcach, no nie na uchodźcach, w ogóle na przybyszach spoza Wielkiej Brytanii, a najwięcej było Polaków. Więc w związku z tym Polacy mieli różne nieprzyjemności. Jeden został zabity w dziwnych okolicznościach, nie do końca tutaj było jasne, czy to jest związane z no, samymi emocjami po Brexicie, ale takich napaści było szereg. I drodzy państwo, wtedy ministrem był Witold Waszczykowski. Udało mi się przekonać moją redakcję, żeby z pierwszej strony zwrócić się do rządu i żądać tego, żeby wstawił się za Polakami. I Witold Waszczykowski się cichcem spotykał, pamiętam, w Poczdamie było takie spotkanie i on się spotykał i 5 minut porozmawiał o tym z Borisem Johnsonem. Twardziel. Twardziel, tak. Rozumiem, przyparł go do muru w 5 minut i tak. Boris Johnson w 4 minucie skapitulował. Tak, i miały być różne kampanie, muje, a koniec końców nic z tego nie wyszło. Także to jest taki patriotyzm, który jest dobry, kiedy przynosi mi realne korzyści, a tak martwić się tam jakimiś problemami rodaków, to już jest dużo gorzej. Ja znam takich przykładów więcej i chyba kiedyś poświęcę im osobny program, drodzy państwo. No dobrze, idźmy dalej w naszych meandrach polexitowych. Drodzy państwo, ja mam tak, dla państwa przede wszystkim jeszcze
Jeszcze taką jedną dygresyjkę chciałem powiedzieć a propos tego wizerunku Polski, bo ja już kiedyś o tym opowiadałem, ale akurat mi weszło w ręce. Drodzy Państwo, miałem przyjemność w 2013 roku w listopadzie być na wyjeździe w Azji i byłem w Kambodży w pewnym momencie. To naprawdę kraj nie tak scywilizowany jak kraje europejskie. I tam między innymi kupiłem sobie, jestem zbieraczem, niektórzy to wiedzą aż za dobrze, i jest Cambodia Daily. Tak wyglądają gazety w Kambodży, takie fanziny trochę, no nie? Widzicie, takie, jakieś pankowskie czy kibolskie klimaty. I to jest gazeta, którą ja trzymam. Dziennik kambodżański, drodzy Państwo, na stronie wcale nie bardzo odległej, bo 10, opublikował Kambodża. Wiecie, gdzie jest Kambodża, a gdzie jest Polska. Opublikował materiał na temat protestów, na temat Marszu Narodowego, mówiąc wprost, tak? Far-right rioters leave trail of destruction in Polish capital. Zostawiają po sobie same zniszczenia. I tak właśnie wygląda dbanie o renomę Polski. Nam się wydaje, że tutaj wielka duma, pokazaliśmy, jak kochamy nasz kraj. Wtedy na pewno było masę tego typu historii pokazywanych i afirmowanych przez polityków prawicy, którzy wtedy się tam chcieli koniecznie włączyć w Marsz Niepodległości, a jednak nawet w Kambodży widziały gały, jak było. Może z Kambodży widać lepiej. Ale Radku, słuchaj, czy ty znasz historię, bo to może cię zaskoczę pytaniem, ale ty znasz różne dziwne rzeczy. Jak to jest, że myśmy, że nasz MSZ złożył jakieś pismo, które nie jest notą i nie ma załącznika w sprawie reparacji? Bo tłumaczone są załączniki. Nie ma Macierewicza, to nie ma takich błysków. A, nie ma, także to na rosyjski już chyba dawno zostały przetłumaczone. Myślę, że tak. Nie, może były przepisywane nawet z rosyjskiego. No, ale coś... No to powiedz, no tak, no, nie, to no, jest ważny bardzo element. To jest ważne, bo Państwo tu co chwila dopytujecie o reparacje. My próbujemy być na bieżąco. No i próbują też posłowie Koalicji tak Obywatelskiej. Tak jest, próbują posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy zrobili kontrolę poselską w MSZ-cie po to, żeby się dowiedzieć, co zasadniczo Ministerstwo Spraw Zagranicznych nasze złożyło w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec. No i wygląda na to, że złożyło generalnie pismo w trybie KPA. Tak? No tak, no tam właśnie nie udało się jakoś zawrzeć tam słowa reparacje, ale wiesz, ja wiem, jaka była odpowiedź i wiem zresztą kogo, wiceministra Piotra Wawrzyka. Doktora, o, mój ulubiony, profesora. Doktora Wawrzyka, który... Mój ulubiony wiceminister. Który powiedział, że nie ma jest do spraw reparacji, kontaktów z Polonią. Nie ma reparacji, ponieważ, a ja myślę, że on teraz awansuje, bo jak może przejąć wiele rzeczy po Szynkowskim Sęku. Ale co powiedział? Wiesz, jaka jest oficjalna odpowiedź? Bo on generalnie tam kluczył trochę, tam miał dużo spraw do załatwienia, jak posłowie czekali i tak nie bardzo chcieli udostępnić treść tej noty. Ona jest taka tajna, widzicie. Tutaj wychodzimy na cały świat mówi, że a noty nic nie pokażemy. Zastanawiające, co? Ale oficjalna odpowiedź była taka, że nie ma tam słowa o reparacjach, bo nie ma o reparacjach słowa w uchwale sejmowej. W związku z czym nie mogło znaleźć się to w uchwale MSZ. Radku, dlaczego? Co to w takim razie było? Co ma piernik do wiatraka? Nie wiem. No to co to było? No wiesz, no bo to albo nie się... Ty wrzuciłeś temat, to pokażę, że jesteś przygotowany. Wydra coś na kształt świdra. No wiesz, ja wrzucam temat, myślałem, że ty tutaj będziesz umiał przedstawić jakąś oficjalną wersję, co to było, bo tak naprawdę, proszę Państwa, już mówiąc zupełnie poważnie, skierowano pewne pismo, pismo nie posiada załącznika, czyli nie można mówić o tym, że zostało zgłoszone jakieś roszczenie, bo w prawie międzynarodowym, podobnie jak w każdym innym prawie, także krajowym, żeby zgłosić roszczenie, to trzeba je określić. Czyli jeżeli ja na przykład chciałbym podać Radka do sądu, że jest mi winien 50 milionów złotych, no to muszę to napisać, że Radosław Gruca jest mi winien 50 milionów złotych,
bo zabrał mi, nie wiem, zniszczył mi mój motocykl, który jest wart 50 milionów złotych. No tak się to pisze. Jak sobie wyobrażacie? Drodzy Państwo, zniszczyli mi dom, oddajcie kasę. No z czym do ludzi? Bardziej to przypomina takie stare powiedzenie leżące w tradycji chrześcijańskiej. W dwóch wersjach było, jedna to była czasy dawaj, a druga dingi dawaj. No ale znaczy my sobie trochę dowcipkujemy, ale sprawa jest bardzo poważna, bo po pierwsze zaraz jeszcze przyjrzymy się też tweetom następcy po Szymańskim wchodzącego do rządu, czyli wiceministra Szymona Szynkowskiego Welsenka, i zobaczycie, czego można się spodziewać. Naprawdę to był polityk, który szczególnie mocno zaangażował się w tematy niemieckie, on tam jeździł, on mówi po niemiecku, też udziela czasami wywiadów niemieckich ku radości swoich wyznawców pisowskich. Także będzie wiadomo, czego się spodziewać. Ale to jest dobry moment też, żeby Państwu pokazać, bo to taka świeżutka, jeszcze taki newsik polexitowy, standardowy, drodzy Państwo. Dzisiejsza gazeta. Niemiecka furia w sprawie reparacji wojennych. Reparacji. Tych, o których nie powiedzieli. Co to nie ma reparacji? Tak, nie ma słowa o tym, że nie ma słowa reparacje. No ale nic. Polacy są tymi, którzy pod rządami nacjonalistycznego PiS uczynili z nienawiści do Niemiec rację stanu. To oni od lat 90. odnawiali swój zrujnowany kraj z unijno-niemieckich pieniędzy, a teraz żądają jeszcze 1,3 biliona euro reparacji, stwierdził były szef niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji Hans-Georg Massen. Nie znam niemieckiego, wybaczcie mi. No i oczywiście na tej kanwie lecimy i pokazujemy. Jest cytat politologa Jacka Reginia-Zacharskiego. Jacek Reginia-Zacharski, nie chcę go w żaden sposób przekręcać, mówi, że tego typu wypowiedzi mają za zadanie przykryć oczywiste poczucie winy. Wszystko jest jasne, czytamy dalej. Nikt w Niemczech ani nikt w Polsce nie może wskazać systemu moralnego czy porządku prawnego, w którym sprawca zbrodni by był władny samodzielnie i wyłącznie określać zakres swojej winy, ale także zakres i czas swojej odpowiedzialności. To dlaczego żeście w tym wniosku nie określili zakresu winy i kwoty odszkodowania? Zbigniew Rau to powiedział. Minister spraw zagranicznych, jakbyście mówili. No tak. Wiadomo, no oni nie będą określać zakresu, no to my im określmy, czy czekamy aż inflacja, bo to też była piękna wypowiedź, że nam reparacje rosną, bo jest inflacja, złotówka traci na wartości i to, co było 6 bilionami, będzie 7. Można i proszę tak. Państwa, poczekamy jeszcze ze 2 lata i to się okaże, że to jest 800 bilionów tych reparacji. Jak tak dalej nam Adam Glapiński gospodarkę będzie wysterowywał. Cieszysz się? Ja mam szczerze mówiąc. Słuchaj, mieć 6 bilionów, a mieć 800 bilionów, no to jest różnica, nie? Grubo, że widzę, że lecimy w kierunku Zimbabwe, bo tam to właśnie $100 się wymienia, dostaje się. Słuchaj, ty, młody człowieku, rozmawiasz z kimś, kto zarabiał 6 400 miesięcznie. Nie, ja 5 milionów kiedyś dostałem za występ w TVP zresztą. No. Z babcią kiedyś płacili nawet. No. Tak. Honoraria. Drodzy Państwo, jako dziecko. Drodzy Państwo, proponuję już, żebyśmy dali szansę w głosowaniu i zaproponowali teraz, zanim będziemy mieli chwilę. Myślisz, że to już? Myślę, że to już. Myślisz, że to już. Myślę, że to już. I nie dogadaliśmy się, mamy swoich kandydatów. Nie, ja mam swojego kandydata, tylko właśnie go odnajduję. Właśnie go odnajduję, żeby zacytować dokładnie. Janusze i Grażyny do klawiatur, myszek i wyświetlaczy ruszajcie, bo za chwilę naszym nomini... To może ty zacznij, bo ja muszę znaleźć tego tweeta. Janusz, tak, będziesz miał Janusza. Ja będę miał Janusza. Dobrze. Ja chciałbym zgłosić transnarodową bestię.
chciałem powiedzieć, premiera Mateusza Morawieckiego, ostatniego Europejczyka, który wziął się, katapultował na ziemię hiszpańską i z tego, co jeszcze mówiono, podrygiwał sobie w takt i do dźwięków piosenki z 1936 roku. Bez związku powiem, że jestem fanem klubu FC Barcelona, a złośliwie o klubie Real Madryt mówię psy generała Franco. Dziękuję. Moim kandydatem na polexitowca jest ostatni Europejczyk w tym rządzie, Mateusz, transnarodowa bestia, Morawiecki. Proszę Państwa, i żeby była równowaga, to ja zgłoszę pierwszego polexitowca, który był polexitowcem w czasach, kiedy Mateusz Morawiecki był jeszcze ostatnim doradcą Donalda Tuska. Europejczykiem. Nie, on wtedy był, nie, on wtedy był w Platformie, tak. Proszę Państwa, oczywiście Janusz, jest jeden Janusz, proszę Państwa, Kowalski, nasz ulubiony, który napisał w ten sposób. Zagrożeniem dla Unii Europejskiej są Niemcy, które latami rozbijały jedność Europy, stawiając na Putina i atakując Polskę. A dziś niszczą wspólny rynek, dotując 200 miliardami euro koncerny. Ratunek dla Unii Europejskiej? No jaki jest ratunek, proszę Państwa, zdaniem Janusza Kowalskiego dla Unii Europejskiej? Znanego ratownika Unii Europejskiej, powiedziałbym notorycznego, nałogowego ratownika Unii Europejskiej. Otóż ratunkiem dla Unii Europejskiej jest pilna budowa antyniemieckiej koalicji i otoczenie Berlina kordonem sanitarnym. Tak, proszę Państwa. Ja nie weź, bo ja ci to wysyłałem, ale ja, nie, to jego konto, na pewno. Nie, no to słuchajcie, trzeba sprawdzać, bo to naprawdę. Nie, Janusz to napisał, sprawdzałem to jeszcze raz. No, czasami proszę Państwa, człowiek bubli, kordon sanitarny. Kordon sanitarny dla wokół Berlina. To jest jedyny ratunek dla Unii Europejskiej. Ja mam oczywiście pewne skrzywienie i zawsze sobie zadaję pytanie. Zobacz, że oni nigdy żadnego kordonu sanitarnego wokół Rosji nie proponują. Jakoś nie wpadają na ten pomysł. Jak to jest? Niesamowite. Proszę Państwa, zagrajmy coś. Specjalnie dla Janusza, którego ja tutaj... A wy już myślcie i tak, przede wszystkim... Wy głosujcie. Transnarodowa bestia. Gramy dla Janusza. Dla Janusza Kowalskiego, który kordony buduje. Without a burden of my naive dreams, fate needs for your support. I'm born again. Is there something wrong with me? The colors look the same. I don't need a button to distinguish them.
Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek terra bardziej kognita. W każdy wtorek od 19:00. Tak, drodzy Państwo, to cały czas jest bez wyjścia. Dzień dobry, kawa dla Pana. A tak, dziękuję. Bardzo dziękuję. On tak robi na pokaz, właśnie tak zastanawiałem, czemu mi pierwszy raz w życiu kawę zrobił, ale się już wiem, dobrze. Dziękuję Ci, Marcinie, bardzo. Słuchaj, gdybym nie był niewierzący, to bym Ci powiedział, piekła się nie boisz, kłamczuchu. No dobrze, dobrze, może drugi. Drodzy Państwo, cieszę się, że mój kandydat na razie jest liderem, tak słyszę od naszej wspaniałej... Ale minimalnie, transnarodowa bestia, z tego co słyszałem, 53, a Janusz, proszę Państwa, to jest nasz Janusz. Ten sam, tylko 47. Proszę Państwa. Wiecie, co robić, drodzy Państwo? Słuchajcie, żeby odwrócić uwagę od Januszy, proponuję klip, który mam nadzieję już za chwilę nasza wspaniała realizatorka Iza dla Państwa wyemituje. Oto kolejny wykwit działalności kurszczyzny przez TVP. Niemcy chcą wydać następne 200 miliardów euro na subsydiowanie cen gazu. Kolejne 100 miliardów euro na ten sam cel wpompują w gospodarkę Francuzi. I o ile podobne programy wsparcia uruchamiane są w całej Unii, to kwoty dotacji w innych krajach są dużo mniejsze. Nie tylko ze względu na rozmiary pozostałych gospodarek, ale i na możliwości finansowe państw. Niemcy i Francuzi wykorzystują sytuację kryzysową, by zaburzyć wspólny europejski rynek. W sytuacji, kiedy jedne firmy mają bardzo duże zasilanie i rekompensatę wzrastających kosztów wytwarzania, a inne mają jej mniej albo nie mają jej wcale, no to siłą rzeczy te warunki konkurencji są nierówne. To nie tylko obawy Polaków. Na szkodliwą dla jednolitego rynku skalę niemieckiej pomocy publicznej zwracają też uwagę szefowe rządów Finlandii i Estonii, a portal Politico dostrzega egoistyczną postawę kanclerza Niemiec. W Europie wstrząśniętej skutkami wojny Rosji na Ukrainie kanclerz Niemiec Olaf Scholz deklaruje solidarność, ale przeciera szlak dla własnego kraju. Tymczasem to Europa Środkowo-Wschodnia z racji przyfrontowego położenia najmocniej odczuwa szok na rynkach energii i żywności. Dane o wrześniowej inflacji podały właśnie Węgry i Czechy. W obu krajach wzrost cen był wyższy niż w Polsce, mimo że ich banki centralne wcześniej zaczęły podnosić stopy procentowe. Ekonomiści podkreślają, że to obala narrację Donalda Tuska o rzekomo spóźnionej reakcji Narodowego Banku Polskiego przy podbijaniu inflacji przez rządowe programy osłonowe. To są absolutne mity, które należy obalić i te dane w porównaniu z tym, co się dzieje w Czechach, na Węgrzech, bardzo dobitnie pokazują, że te zjawiska nie wpływają na tempo wzrostu cen. Po prostu polska inflacja jest wynikiem tego, co się w całej europejskiej, światowej gospodarce dzieje. W tej sytuacji powołani przez opozycję członkowie Rady Polityki Pieniężnej zdecydowali się na bezprecedensowe działania. Profesor Joanna Tyrowicz wydała własny komunikat po posiedzeniu gremium decydującego o wysokości stóp procentowych, mimo że oficjalne oświadczenie jest poddawane pod głosowanie, a prawo bardzo ściśle reguluje terminy i warunki przekazywania informacji o przebiegu dyskusji. Z kolei Przemysław Litwiniuk w mediach krytykował obowiązujące w NBP procedury. Jak widać, opozycyjny koń trojański w Radzie Polityki Pieniężnej daje o sobie znać. Ci opozycyjni nominasi w czasie trwania gospodarczego międzynarodowego sztormu no nie tyle nawet chybotają tą polską łódką, ile wręcz ją wywracają. Rada Polityki Pieniężnej to konstytucyjny organ, którego wizerunek ma kluczowe znaczenie dla postrzegania polskiej waluty przez inwestorów. Obserwujemy dwie niebezpieczne tendencje. Po pierwsze, próba przenoszenia sporów partyjnych na
Forum Rady Polityki Pieniężnej, a po drugie działalność ta jest na granicy prawa, o ile już nie jest złamaniem prawa, co budzi duży niepokój. Większość członków Rady Polityki Pieniężnej na czele z prezesem NBP wydała oświadczenie, w którym wyraża dezaprobatę dla działań powołanych przez opozycję kolegów. Nie ma zgody na to, żeby konstytucyjna zasada niezależności banku centralnego była w jakikolwiek sposób podważana czy kwestionowana. Podpisani pod... Dezaprobata, proszę Państwa, to mało powiedziane. Dezaprobata aż tak duża, że aż się zacięło. A dezaprobata, w ogóle tam najlepszym fragmentem jest to, że oni będą rozpatrywać i analizować, czy sprawy nie podać do prokuratury. Nie podamy, nie przestępstwo, tylko będą analizować. No, już trudno o bardziej jakby wpisanie się idealnie w definicję groźby. Moim zdaniem. No to oświadczenie, które ja przeczytałem kilkukrotnie, próbując jakby znaleźć tam, mówię o oświadczeniu, bo dla Państwa, którzy być może nie śledzą wiadomości, o co chodziło? Otóż zgodnie z ustawą członków Rady Polityki Pieniężnej, organu konstytucyjnego, jak i to jest prawdziwa wiadomość z TVP, to też trzeba podkreślać, kiedy oni coś prawdziwego powiedzą, organu konstytucyjnego, członkowie są wybierani przez Sejm, Prezydenta i Senat. Do tej pory Rada Polityki Pieniężnej była w pełni pisowska, ponieważ była wybierana w poprzedniej kadencji Senatu, kiedy członkowie byli wybierani, kiedy większość miał PiS. W tej chwili do Rady Polityki Pieniężnej weszło kilkoro członków wybranych przez Senat, którzy nie są związani z PiS-em. No weszli i cóż tam zobaczyli w tej Radzie Polityki Pieniężnej? Otóż po pierwsze, że członkowie tego konstytucyjnego organu nie mają dostępu inaczej jak za zgodą prezesa do pomieszczeń, w których mogliby się spotykać i pracować, więc powinni się spotykać na mieście, gdzieś na jakiejś kawiarni na Świętokrzyskiej, bo tam blisko. A nie mają dostępu do dokumentów, każdorazowo dostęp do dokumentu członkowie organu, którzy mają decydować o stopach procentowych chociażby, nie mają dostępu do analiz, o ile pan prezes nie pozwoli. No więc... Znaczy mają, prezes mówi, że mają, bo mają dostęp elektroniczny, ale jak już by chcieli porozmawiać z analitykami i zadać jakiekolwiek pytanie, to okazuje się, że nie mają takiej możliwości i mało tego, muszę tutaj, zanim nakłamiesz, to ja cię uratuję, bo ty pewnie chciałeś powiedzieć i zacytować za panem Litwiniukiem, że nie, chyba za panią profesor, że nie ma możliwości łączenia z telefonu z jej pokoju do poszczególnych analityków. A to tego, to tego już nie chciałem powiedzieć, bo nie wiedziałem. No to chciałem ci powiedzieć, bo to zostało sfact-checkingowane przez pracownika TVP, który, uwaga, wszedł sobie do NBP-u, pochodził po tych korytarzach, wszedł do gabinetu któregoś z ludzi z RPP-u, kolega został gdzieś w innym pokoju i do siebie dzwonili. I zobaczcie panowie, oni nieprawda mówią, słychać mnie dobrze? Tak, słychać cię dobrze, a to dziękuję. Taki materiał był, bo ja kocham, byłem zbyt zażenowany, żeby to państwu wycinać. No, ja to widziałem, niestety to widziałem. Proszę państwa, jakby to powiedzieć, no to tutaj kolega Radek poruszył następny wątek. No pani profesor powinna się zatknąć w TVP i wtedy na pewno będzie miała szerszy dostęp do różnych dokumentów, bo jak wiadomo, pracownicy TVP mają dostęp do akt prokuratury, akt służb, do różnych tajnych. Kompilacji tajnych materiałów wykradzionych z telefonu Krzysztofa Brejzy, to tak, nie jest śmieszne. No, w ogóle. Więc tutaj na pewno. No na to pan prezes Glapiński zwołał pisowskich członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy wysmażyli takie pismo, że w zasadzie to być może jest jakieś przestępstwo, nie napisali jakie, i oni się zastanawiają, co z tym fantem zrobić, być może pójdą do, zgłoszą to do prokuratury. No jest to pewna cecha państwa autorytarnego czy totalitarnego, że jeżeli ktoś jest z czegoś niezadowolony, na przykład członek Rady Polityki Pieniężnej ze sposobu pracy tego organu, to jak ktoś jest z czegoś niezadowolony, to się go daje do prokuratury. Od razu. I ma zarzut, ale... brak zadowolenia z władzy. A wiesz, ja napisałem taką książkę kiedyś o mało nośnym tytule Hipokryzja, ale tak po prostu mi serce podpowiadało.
I hipokryzja, wiecie Państwo, co to jest, i przypomniało mi się to wtedy, kiedy Adam Glapiński podpisywał to oświadczenie takie, które absolutnie nie jest groźbą, że zgłoszą do prokuratury, i przypomniało mi się, jak ten Adam Glapiński wył, że tutaj silni ludzie go wyprowadzą z gabinetu, jak tak można, a właśnie ja zapytam NBP, bo wprawdzie nie odpisują na pytania, bo sprawdzałem, nie wiem czy wiecie, Adam Glapiński wydał taką monetę pamiątkową na cześć innego Glapińskiego, jakiegoś swojego praprzodka, przysięgam ci, i okazało się, że to już dwa razy w ogóle wydawał, tylko to umknęło opinii publicznej. Ja zapytałem o to, bo przeczytałem w jednej z dobrych prawicowych gazet i nie odpowiedzieli mi, więc pewnie mi nie odpowiedzą, ale ja już sobie przypomniałem, że mieli też pisać doniesienie do prokuratury, że Donald ich straszy silnymi ludźmi. No tak, miało być. Ale to już nie ma żadnych... Nie. Ale wiesz co, być może, bo to straszenie było chyba gdzieś wczesną wiosną, nie? Jakoś tak, to być może za rok wczesną wiosną wyjdzie moneta w rocznicę tego, jak Donald ich straszył. No, to nie jest to, i na monecie będzie taki straszny Donald. To jest poważny program politystyczny, a ty już jesteś, prawda, zaboli. Ja jestem. Nie, ale wiesz co, nie masz wrażenia, że naprawdę bardzo trudno komentować poważnie to, co wyprawia naczelny stand-uper polski, czyli Adam Glapiński, który nas raczy swoimi stand-upami. No, teraz jest dwóch walczących o to miano. Naprawdę, ostatnie wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No tak, nie, to prezes Kaczyński przypomina, kto jest tu seniorem i nauczycielem w tym układzie i że Glapiński tu tylko korzysta z tych nauk. No ale wracając do sedna, Państwo dyskutują o tych 200 miliardach pomocy publicznej, jaką Niemcy chcieliby. Znaczy to pamiętajcie Państwo, że to jest na poziomie pomysłu. Powiedział to pan minister finansów, który został momentalnie w Niemczech straszliwie skrytykowany za ten pomysł, więc nie mówimy o jakimś projekcie, który jest wdrażany, czy choćby na jakimkolwiek etapie legislacji, tylko mówimy o wypowiedzi poważnego polityka, ale jednak wypowiedzi polityka, że coś takiego jest. Oczywiście, proszę Państwa, byłby to pewien problem ze względu na to, że Unia Europejska ogranicza taką niekontrolowaną, indywidualną pomoc publiczną. No ale ten problem się pojawi nie wtedy, kiedy się pojawia w TVP, tylko pojawi się wtedy, kiedy w Niemczech będą go procedować w sposób prawny, a nie będą dyskutować. No bo to w ten sposób, nie wiem, a jak jutro Francuzi powiedzą, że wysyłają rakietę na Marsa, to tylko powiedzą. Rakieta nie będzie leciała i nie musimy się martwić torem jej lotu. Więc to wszystko gdzieś ale to jest taki research, zresztą mi bardzo przypomina stare czasy i to znowu wracam do rekonstrukcji PRL-u, którą oni uprawiają. Gdzieś tam wynajdywano wtedy jakieś wiadomości, na przykład z lokalnej gazetki z małego miasteczka niemieckiego, że spaliła się piekarnia i robiono z tego w Polsce news, że w Niemczech palą się piekarnie. Więc to jest ta sama technika propagandowa. Ta sama technika ciągle skuteczna funkcjonuje. Drodzy Państwo, chciałem się dowiedzieć, jak nasze wyniki, ponieważ będę tutaj monitorował. Proszę Państwa, ja tylko powiem, że za mało nas głosowało, bo mamy 111 oddanych głosów. No i co tu dużo mówić, Janusz przegrywa. Janusze, spokojnie, nie zawsze musicie wygrywać. Przecież rządzą Janusze, a nie Mateusze. Musicie, tak, rządzą Janusze, nie Mateusze. Drodzy Państwo, myślę, że to jest dobry moment, żeby przedstawić tego, który na pewno zagości na naszych łamach jako kandydat co najmniej, Szymon Szynkowski vel Sęk. Rocznik 82, pan Szymon. Ja pamiętam pana Szymona, tak coś czuję, że gdzieś tam na zapleczu Resetu Obywatelskiego wkrótce powstanie taki mem, który pokaże, jak na imprezach, które były finansowane przez fundacje niemieckie, świetnie czuł się
właśnie wiceminister Szynkowski-Welsenk. Takie zdjęcia wykopał ze swojego archiwum Marek Zagrobelny, autor książki Pokochać PiS. Zrobiło się spore zamieszanie i zupełnie bez związku z tym głosowaniem chciałem powiedzieć, że Janusz Kowalski groził mu procesem i cały czas czekamy, żeby ta groźba została... Groził Zagrobelnemu procesem. Tak, groził Zagrobelnemu. Nie Szymonowi Sękowskiemu. Nie. No tak, bo to, no tak. I nie nawet Mateusza. W związku z czym, no to polećmy trochę może z tymi tweetami. One nam pokażą, one są od sasa do lasa, ale żebyście widzieli Państwo... Zobaczmy ministra do spraw europejskich. Tak jest. Minister do spraw europejskich. To jest akurat konto Popieramy Premiera. I tutaj mamy hit Donald Tusk, to jest z czerwca akurat wpis. Donald Tusk, rozmawiając z Niemcami, podlizuje się i opowiada bajki, że są błogosławieństwem dla Europy. Natomiast nasz minister Szymon Szynkowski-Welsenk, występując w niemieckich mediach, twardo wywiera presję, by Niemcy dotrzymali słowa danego Polsce różnica klas. Ja wysłuchałem tego klipu, on trwa tam 3 minuty i rzeczywiście wykazuje się asertywnością, ale akurat jeszcze na granicy dobrego smaku, nie poza tą granicą. Lećmy dalej, żebyście zobaczyli. Jeszcze w międzyczasie tego na Twitterze nie znalazłem akurat, a to też chciałem powiedzieć, żebyście wiedzieli, kto kocha Szymona Szynkowskiego, bo dla Państwa może to nie jest jeszcze taka osoba, która się mocno zakorzeniła w świadomości, natomiast właśnie u takich producentów treści propagandowych jak niezależna.pl czy też tam polskie służby, jest to osoba, która no, jest cieszy się wielkim autorytetem pogromcy Niemców, o tak bym powiedział, który brzmi. No i między innymi tutaj w kwietniu zachwycał się portal niezależna.pl, że otwarcie mówi: Niemcy łamią europejską solidarność, polskie służby wcześniej, to Niemcy muszą przezwyciężyć brzemię historii i nienaprawione krzywdy II wojny światowej, pisze w Politico wiceminister spraw zagranicznych. Lećmy dalej, żebyście wiedzieli. Naprawdę tego jest jeszcze dalej, bo to jest kawałek. Aha, no to już skończymy w takim razie te nasze przeglądy. Natomiast jeszcze co istotne, Renata Mieńkowska-Norkienę zwracała uwagę, że Szymon Szynkowski-Welsenk był też jednym z tych, który był jednym z największych apologetów Grupy Wyszehradzkiej. Państwo już, myślę, nie mieliście złudzeń. Od początku to mówiłem, że mówienie o tej potędze Grupy Wyszehradzkiej, jeszcze zaczynaliśmy nadawanie przed wojną bez wyjścia, ale zwracam uwagę, że to jest taka no, nieco rozdęta. O, tutaj widzę, że mamy jeszcze kolejne tweety, to akurat z Polskiego Radia i to ważny tweet. Kwestia reparacji nigdy nie została we właściwy sposób uregulowana umową, wypłacona i zamknięta, dlatego ją podnosimy. To jest właśnie zadanie ministra do spraw europejskich. No ale nie pomijmy tego komentarza, który się załapał na screena. Tak, minister Szynkowski-Welsenk mówił po niemiecku, Donald Tusk czytał, co mu Niemcy napisali, taka różnica. Ach, co za mistrz ciętej riposty. Tak. Były tak. Takie dowcipy o mistrzach ciętej riposty. Także, drodzy Państwo, sytuacja jest taka. Ostatni Europejczyk w rządu na wakacjach w Vox, niestety nie zespołem muzycznym, ale partią nienawidzącą LGBT i właśnie przy okazji, różne, proszę Państwa, partią Vox zajmiemy się głębiej w naszym programie. Za tydzień porozmawiamy o tej partii z Magdą Melnik, politologiem zajmującym się Hiszpanią i generalnie o ruchach antyeuropejskich w Hiszpanii, bo to chyba w tej chwili po Włoszech najważniejsze europejskie, no ja nie mówię o wschodniej Europie, ale mówię o tej starszej Unii, po Włoszech to Hiszpania jest najgroźniejszym europejskim źródłem, no powiedziałbym, przeróżnych operacji wpływu Putina. Mhm, tak,
I też to między innymi o włoskich linkach pisaliśmy też z Tomkiem Piątkiem, analizując osoby związane z Pegasusem, które współpracowały też z Włochami. No, dużo było takich wątków. No i przede wszystkim oczywiście, jeśli chodzi o hiszpańskie ślady, które odkryła Klementyna Suchanów w swojej książce To jest wojna, bo tam o jej rzeczywiście największym, no, jednym z wielu oczywiście, ale ona wniosła ten wątek hiszpański na agendę, pisząc o Ordo Iuris, i tam pokazała, że poprzez Hiszpanię możemy dojść do wpływów Małofiejewa między innymi i tego typu putinowskich pachołków. A ja Państwu przypominam o ankiecie. Wybieracie Polexitowca Tygodnia. Wybór jest pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Januszem Kowalskim. Dystans i jest mniejsza, chcę Państwu powiedzieć, że ogląda nas w tej chwili 400 osób, a zagłosowało dopiero 127, więc frekwencję mamy niższą niż w wyborach parlamentarnych w Polsce. Wstyd. Wstyd. Głosujcie Państwo. Nie, naprawdę. To akurat. Ja już nie będę mówił na kogo. Sami wiecie. Ale głosujcie. Ale głosujcie. Drodzy Państwo, tymczasem chciałem jeszcze powiedzieć o kilku polexitowych newsikach, które wyłapałem. Rzadko, często go widuję, ale jakoś mu nie dawałem do tej pory szansy zaistnienia w naszym programie. To jest pan, o którym moim zdaniem kiedyś będzie głośno, bo ja pamiętam, że swego czasu lustrowałem jego... Był Judotan, tam Kazik śpiewał, rzadko widujecie. Rydko te widuję sadie wojkama. Ja jestem kroatysta, to nie musisz mi mówić nic o Jugo. W każdym... No właśnie, bo to jest zresztą tak. To jest piękna tradycja. Europa się budzi. Bogdan Żońca. To jest człowiek bardzo operatywny. Ja pamiętam... On jest z Podkarpacia. Miałem kiedyś znajomych w Jaśle, którzy do mnie dużo dzwonili i opowiadali o jego różnych tam przygodach. Pan miał dużo bardzo samochodów. Jakoś mi się te majątkowe oświadczenia rozjeżdżały, ale to niuans. Natomiast myślę, że kiedyś może ten wątek wrócić. No i co? Bogdan Żońca co jakiś czas ma taki swój występ, szczególnie w tych mediach radiomaryjnych. No i to jest jeden z takich wywiadów. Europa się budzi. Rozmowę przeprowadza Mariusz Kamieniecki. No i mamy parę fajnych kwiatuszków. Drodzy Państwo, najpierw pytanie, w jakich kategoriach rozumieć należy słowa Donalda Tuska, który podczas Kongresu Kobiet skrytykował Straż Graniczną, a działania Polski, budowę zapory i ochronę przed zalewem nielegalnych migrantów nazywa, cytujemy, na jednym z największych łajdactw. Tutaj tylko przypomnę Państwu, że dopiero co, zresztą Tomek miał bardzo dobrą rozmowę z Piotrem Czabanem na ten temat, historii, które cały czas dramatyczne, które dzieją się na granicy polsko-białoruskiej. To jest potworna historia i w tym kontekście też, z tego co pamiętam, Donald Tusk bodajże w Kluczborku się do tego odnosił. I co na to ma do powiedzenia Bogdan Żońca? Mówi tak. Środowisko, które zaprosiło szefa Platformy, tego właśnie oczekiwało. Przecież jest to środowisko, które uważa się za awangardę ideologicznych zmian w Polsce i Europie. Wiąże swoją przyszłość z nurtem nie mającym nic wspólnego z wartościami chrześcijańskimi. Donald Tusk powiedział im to, czego oczekują. Niestety w Polsce część społeczeństwa jest zmanipulowana i ukierunkowana na Europę bez narodów, ojczyzn, bez suwerenności i niepodległości. Chcą, by Unia stała się superpaństwem, a Polska częścią tej wulgarnej, wręcz barbarzyńskiej Europy bez wartości. Mariusz Kamieniecki, dziennikarz naszego dziennika, pyta, jak na to powinniśmy zareagować. I na to mówi Bogdan Żońca, tak, z naszej strony może być tylko jedna odpowiedź. Wzmocnienie tych wszystkich tradycyjnych wartości, które towarzyszyły naszym dziejom, Polsce, Polakom. O przodkach trzeba myśleć, o przodkach. No, które towarzyszyły naszym dziejom, Polsce, Polakom, polskim rodzinom.
Natomiast jeśli chodzi o wypowiedź Tuska odnośnie do granic i polskich pograniczników, to też pokazuje jego głęboki związek z superpaństwem europejskim. Nie jest tajemnicą, że marzy mu się Europa bez granic, tak jak kiedyś komunistom marzy mu się Europa z jedną konstytucją, Polska bez rządu, bez parlamentu. On ma już zapewnioną posadę w europejskim rządzie, a do Polski został oddelegowany jako wpływowy polityk lewicy i liberałów europejskich do przekształcenia Polaków na lewacką modłę. Czy pan Rzońca, ja go kojarzę przede wszystkim z Twittera, bo on jest tam jedną z gwiazd. Tak. Jest twojej... Czy pan Rzońca kojarzy, że za komunizmu były granice dokładnie takie, jakie, o jakich on marzy, czyli z drutem kolczastym i z pasem zaoranym, bo ja to pamiętam. A Europę bez granic, no muszę pana Rzońcę zmartwić, mamy już w tej chwili, no. Nie wiem, czy kiedyś wyjeżdżał ze swojego powiatu, ale tak jak się przemieszcza z powiatu do powiatu, tak samo można przejechać do Niemiec. O kurczę. Chyba, nawet do Czech. Zapisz numer, napiszemy mu SMS-a, będzie z tego jakaś korzyść. Tak. Prawda? Dla Europosła. Nie, generalnie, proszę Państwa, należałoby namawiać ludzi do tego, żeby opuścili czasami swój powiat. Ale... Przypomniało mi się, że gdzieś tam w jego rejony jeździł Ryszard Czarnecki. Tym kabrioletem. Ryszard Czarnecki był wszędzie. Wiesz, on zrobił tyle kilometrów, że nie znajdziesz takiego miejsca, gdzie by Ryszarda Czarneckiego nie było. On jest jak Tony Halik. Richard Henry jeszcze wróci w wielkim stylu, nie ma się co nabijać. Swoją drogą to jest naprawdę bardzo ciekawe, jak to się stało, że on jeszcze nie ma takich problemów, jakie wydawało się, że musi mieć. PiS z Partią Wolności, drodzy, news. To jest news polegitowy, ale powiedzmy, że to taka publicystyka drobna. Adrian Siwek z Gazety Polskiej. Ze zdjęciem prezesa z Puław. Pozdrawiamy tak, Puławy. Puławy. Zdecydowanie to świeżutka gazeta dla Państwa. Drodzy Państwo, no to jest ta wczorajsza, tak, to jest też czwartkowa Gazeta Polska codziennie. PiS Partią Wolności. Czwartkowa to dzisiejsza. Tak. No zaraz Państwo powiedzą, że to jest jakaś ściema. Nie, my rozmawiamy w czwartek. Chcemy w 20:41, Polsce... proszę Państwa. No i Jarosław Kaczyński mówił w Puławach tak. Chcemy w Polsce tego, co jest wielkim dorobkiem naszej cywilizacji. Jeśli chodzi o wolności religijne, to chcemy tej wolności bronić. Jesteśmy partią wolności. Ta wolność... To ja się chyba muszę zapisać, bo ja też jestem za wolnością. Ale ty nie jesteś wolnościowcem, bo wolnościowiec to jest taki człowiek, który jest za wolnością, ale taką naszą wolnością, nie taką, jak nam się w dupach przewracało. Jak ty mówisz, jesteśmy na listy. Nie mogę napomagać. Co mówił prezes? Podczas spotkania prezes Kaczyński poruszył także temat ideologii gender oraz tego, w jaki sposób struktury unijne chcą egzekwować specjalne prawa dla osób, które się z nią utożsamiają. To jest tylko co myśli pan. Widzimy już od wielu lat, że w Parlamencie Europejskim szaleje nowa lewica, powiedział. Dąży się do tego, aby każdy mógł powiedzieć, że nagle nie jest mężczyzną, ale kobietą i odwrotnie. Mówimy tutaj nie. Nie chcemy dać sobie tego narzucić. Słuchaj, wiem, a to może prezes jest transwolnościowcem. Takim trochę innym wolnościowcem. Do 15:06. A transwolnościowiec to jest, no brawo, to może... Rzuci się na nas bańka lewicowa, ale co mi tam, nie takie już huragany już nie takie bańki przeżyłem. Jeszcze taki kawałeczek o Jarosławie wędrującym Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński zauważył... Jarosław Wędrowniczek. Zauważył, że niektóre kwestie, o których powinno mówić się głośno, nie mogą być poruszane w wielu krajach Unii Europejskiej, ponieważ jest to równoznaczne z penalizacją. Podkreślił, że wolność jest niezwykle ważna. My chcemy tego w Polsce, co jest wielkim dorobkiem naszej cywilizacji. Jeśli chodzi o wolności religijne, to chcemy tej wolności bronić. Jesteśmy partią wolności.
przepraszam, wiecie co, nie zauważyłem, że to jest powtórzone dwa razy, no ale zasadą propagandy jest to, żeby powtarzać nie, trzy razy i wtedy jest, ja pamiętam. To, jest tak, że, zasada prowadzenia dobrej lekcji, wiesz, tak nauczycieli się kształci, nie wiem, czy robiłeś pedagogikę, dydaktykę i tak dalej, musi być rekapitulacja pierwotna i rekapitulacja wtórna i właśnie odczytałeś obie. Tak, no tak, no. Skoro tak, tak się robi lekcje. Skoro tak mówisz, to ci wierzę. Coś tam ze studiów pamiętam. Drodzy Państwo, co jeszcze? A, jeszcze ciekawa taka informacja, którą moi informatorzy pilnujący, żebym skutecznie pilnował Jacka Kurskiego w trumnie i żeby tam żadnego ale gwoździa... Ale nie, mów, że w trumnie, stary, stary. On tam może jest przez chwilę w lodówce. I nabiera ponownej świeżości. Lodówka przed zimą, to nie jest, to wiesz, nie, ale nie wiem, on, czy nie poleciałeś za daleko. Kurski jest taki, że on w każdej lodówce będzie miał ciepło. O, no, no tak, to prawda. Bo to może prawda. To są translodówki. To prawda. Drodzy Państwo, jeszcze tutaj kącik sukcesów polskich wszelkich. Dzisiaj troszkę krótszy. Na gospodarce jest Via Carpatia niezbędna dla Polski i Europy. To kiedyś się tym zajmę osobno. No generalnie zostawmy to, ale tutaj PKO Bank Polski wspiera polskich eksporterów. Także nie, nie a nie, jest no tak to spoko. Najgorzej. Gdybym był polskim eksporterem, już bym się poczuł wsparty. Tak, to w ogóle kamień spadł z serca. Z eksportu. Ale dzisiaj kamień na eksport może iść. Ojej. No i też oczywiście bo wracam do naprawdę medialnego proszę Państwa, ścierwa. Dla tych, którzy dołączyli, czekaj, ja muszę tu szybko ogłoszenie drobne. Dla tych, którzy dołączyli i pytają, o co chodzi z tą ankietą. Proszę Państwa, wybieramy polexitowca tygodnia. Wybór jest pomiędzy Mateuszem Morawieckim, który w Hiszpanii wygłosił moim zdaniem fundamentalne zdanie, które przejdzie do historii, bo są takie zdania, nie? Pamiętasz, Churchill w Stanach kiedyś powiedział o żelaznej kurtynie. Przyjęło się, nie? A Morawiecki w Hiszpanii powiedział o transnarodowej bestii. Na pewno się to przyjmie w środowiskach pisowskich i będą długo o tym mówić. I o Januszu Kowalskim, który przedkłada nam wszystkim propozycję otoczenia Berlina kordonem sanitarnym w imię ratowania Unii Europejskiej. Państwo głosujcie, jeszcze wielu z Państwa nie zagłosowało. Ja tu widzę, ogląda nas 400 osób, a w ankiecie wzięło udział dopiero 156 osób. Jeszcze raz powiem, wstyd, wstyd, frekwencja jak w sławych wyborach. No właśnie Waldek napisał, że Świerzyński obraził się na TVP. Oj Waldku, ja cię zapraszam specjalnie, bo ty się obraziłeś na mnie, nie wpadasz na katarzis. Zapraszam cię na program specjalnie dla ciebie, zrobię program o Disco Polo. Zrozumiesz meandry tego, bo to jest w ogóle walka Kurskiego z Matyszkowiczem. Naprawdę ciekawa historia, Disco Polo ma w ogóle niewiele wspólnego, ma oczywiście wspólnego. Z kasą, drodzy Państwo. Tutaj taki szybciutki już powrót. Ja tylko pokazuję to naprawdę. Weź nie tak blisko. Nie pokazywałbym tego aż tak, ale ja chcę po prostu Państwu pokazać, że między będziemy też wracali do Orlen Press, które na pewno będzie coraz bardziej upodobnić. To ta gazeta, która jest naprawdę medialnym truchłem, no po prostu czymś, no on mi puka tutaj zawsze, jak mi się coś już wymsknie, więc nie będę. Marcin, redaktor naczelny. Ta gazeta, która notorycznie szczuje na Żydów, wymyśla w ogóle jakieś niestworzone historie i tak dalej, naprawdę się niewiele dzisiaj różni od tych GPC-tów. Niech żyje Europa Patriotów, ble, 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 wiadomo, Moskwa i Berlin stawią na Tuska. To nie jest już nic nowego. To już jest, oni są wtórni, będą musieli wymyślić coś lepszego. Myślę, że to się nie ale wydarzy. Ale wiesz, oni są wtórni od lat. No. Znowu jest Żółwik, no to wszystko są, wiecie, drodzy Państwo. Tak. Moskwa, Berlin stawiają na Tuska, co byś chciał, jeszcze coś wyłapać? Nie, patrzę, tutaj no, jakieś rysunki są, wiesz, właśnie. No PO, Partia Ruskich Onuc, no takie, ale jeszcze tutaj jedną rzecz widziałem, ciekawe dla mnie takie no ekwilibrystyczne, nie będę czytał całego, w ogóle Marcin Rola,
jest tutaj, ma tutaj swoją bezpieczną przystań. Wiecie, kto to jest Marcin Rola? No, jakoś się, jak się nazywa ta telewizja? W Realu się nazywało. Realu, tak. Już jej nie ma. Zdjęło, no ale nie, ale... wiesz, to chyba tydzień czy dwa tygodnie temu do rzeczy miało bardzo duży tekst w obronie w Realu i Marcina Roli. No, nie zajmowaliśmy się tym, bo nie było tam po Lexicie, ale odnotowałem. Dezinformacja po polsku, czyli Brown versus Niedzielski, ale znaczy to jest taki, jak są takie powieści szkatułkowe, to jest taki tekst, mini tekst szkatułkowy, który się nie udał. Niestety, więc nie będę wam tam poszczególnych szkatułek wytaczał, ale tak, tak, żebyście poczuli, jak można robić po prostu wodę z mózgu ludziom, to fragmencik. Kilkanaście dni temu ruska propagandowa telewizja Kanał Pierwszy w programie słynnej w Rosji propagandystki Putina Olgi Skabajewej użyła w materiale wizerunku Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Brauna. Uważaj. No już czujesz pismo. Czuję, nosem. Nie. No czujesz pismo nosem. Rzecz jasna, trole lewackie i trole rządowe rzuciły się na Brauna. Jakoby to wystąpił w tej telewizji i udzielił wywiadu. Internet zalał hejt i spreparowane kadry z tego programu, jakoby Brown wystąpił w ruskim programie dla ruskiej telewizji. Ja naprawdę, tu nic mi się nie pomyliło, to jest tak napisane. Prawda jest jednak taka, że w rosyjskim felietonie filmowym Skabajewa użyła wizerunku Browna, który pobrała z platformy YouTube. To by było na tyle. Jednak w tym samym felietonie filmowym użyto również wizerunku Jarosława Kaczyńskiego. To już ale ani to... lewackim trolom, ani najprawdopodobniej rządowym, sowicie opłacanym z naszej kieszeni, nie przeszkadza. Ale czy wizerunek Jarosława został pobrany z serwisu YouTube? No, to tak, tak. Bo jestem ciekaw, czy wystąpił na żywo? Dobrze. No tyle. Daj już żyć, daj żyć. Live and let die. No i jak tam wyniki, drodzy Państwo? No, proszę Państwa, powoli zamykamy naszą sondę. Werble, tak. I co my w tej chwili mamy? Mamy, proszę Państwa, w tej chwili 170 głosów. No i proszę Państwa, wygrywa transnarodowy bestia. I brawa! Ale muszę Państwu powiedzieć, że jak na wagę, jak na ten ostrzał ciężkiej artylerii, bo to ciężkie było, to Janusz Kowalski nie zawiódł moich nadziei, trzymał się mocno, 48% kordon sanitarny wokół Berlina. I tu ja Państwu powiem tak, z tym Mateuszem Morawieckim to ja nie wiem, ile on jeszcze będzie premierem. Dworczyka mu zabrali, dali mu Kuchcińskiego. No, Dworczyk tam podobno został w kancelarii, co no, też jest zabawne. No, wzięli mu, zamknęli Misiaka, co już jest, proszę Państwa, skandalem, żeby kumpla premiera zamykać w państwie PiS. To coś z tym premierem jest nie tak. Inny kumpel z KGHM-u stracił pracę, prezes Kludziński, wszedł Dzikot, który zrobił wybory kopertowe. Więc nie wiem, ile on będzie premierem, ten Morawiecki, ile jeszcze będzie mu dane jeździć po różnych woksach i innych sabatach putinowców w Europie, ale wiem jedno. Janusz Kowalski będzie Januszem Kowalskim. Cokolwiek by się nie działo. On może być ministrem od cyfryzacji, on może być ministrem od rolnictwa, on mógłby być nawet ministrem od spraw europejskich i to nie wiem, czy pewnego błędu nie popełniono, kiedy jednak wszedł ten miękki liberał Szynkowski Sęk, tu można było dać prawdziwego twardziela Janusza Kowalskiego jako forpocztę przed tym, kiedy już weźmiemy sobie Grzegorza Brauna na takiego ministra do spraw europejskich. I powiem Państwu więcej. Mateusz Morawiecki w tej kadencji premierem już nie zostanie, a może przestać być premierem. A Janusz Kowalski nadal może zostać premierem w tej kadencji i na pewno nie przestanie być premierem. W związku z czym Janusz, młoda siła, stawiamy na młodych zawodników.
Coś chyba dosypał. Drodzy Państwo... To jest zawodnik rozwojowy, ja będę na niego stawiał, ja będę w niego inwestował, bo to jest naprawdę bardzo rozwojowy, bardzo przyszłościowy kandydat, żelazny kandydat. Zresztą nie robiliśmy nigdy statystyki, ale nie wiem, czy Janusz Kowalski nie jest, niezależnie od wygranych, czy nie jest najczęściej w nominowanych. Obiecuję Państwu, że w związku z tym, że jak pewnie wiecie, szczególnie ci, którzy towarzyszą nam od początku, zbliżają się nasze drugie urodziny, które będziemy obchodzić hucznie. Zobaczycie już niedługo, jakie mamy plany i w ramach tych planów zrobimy małe podsumowanie naszego rocznego bez wyjścia i przypomnimy tych wspaniałych zwycięzców, polexitowców tygodnia, żeby na koniec kadencji ogłosić polexitowca kadencji. Tak jest, proszę Państwa. Będziemy nad tym ciężko pracować, żeby spisane były czyny i rozmowy i żeby pamięć o polexitowcach nie przepadła. To jest istotne, proszę Państwa, szczególnie, że wielu z nich wcale nie było lata temu polexitowcami. Znaczy, ja mam wrażenie, że byli, tylko się nie ujawniali. Tak. Więc w momencie, kiedy się ujawnili... Bo mieli kotwicę społeczeństwa. Bo mieli kotwicę. Tak. Pamiętajcie tą chwili... kotwicę, będziemy do niej wracać w ogóle. W tej chwili, proszę Państwa, robimy co możemy, żeby można było pamiętać i można było wiedzieć, z kim mamy do czynienia, jeżeli oni któregoś dnia znowu poczują kotwicę i znowu zrobią się dosyć europejscy, to trzeba będzie im to przypominać. Jeżeli chodzi o bilanse finansowe, to Państwo, którzy, i tu Pani Bożena należy do tego grona, to Państwo, którzy wspierają Reset aktywnie swoimi wpłatami, dostają bieżące informacje newsletterowe mniej więcej raz na 2-3 miesiące, oczywiście przed rocznicą taki newsletter do Państwa z danymi pójdzie, to jest nasze zobowiązanie wobec sponsorów i donatorów tego kanału i oczywiście to zobowiązanie wypełniamy. Mówimy o tym, że dwulecie będzie świętowane, podjęliśmy taką decyzję, no bo roczek nie był świętowany z przyczyn takich, że nie bardzo wiedzieliśmy, jak nam COVID dopisze w tamtym momencie. No w tej chwili nie jesteśmy wolni od COVID-u, no ale jesteśmy już chyba na tym etapie, kiedy można funkcjonować. Drodzy Państwo, my musimy znikać z ekranu, bo za moment to jest wojna i Dominika Kasprowicz. Zapraszamy Państwa oczywiście za tydzień o tej samej porze. Jak mówiliśmy, zajmiemy się bliżej partią Vox i generalnie sytuacją Hiszpanii. Ja Państwa zapraszam na niedzielę na rozmowę Celińskiego. Moim gościem będzie Mirek Oczkoś, a tematem będzie Polska. Tak, żeśmy się umówili na taki zawężony temat. Kłaniamy się Państwu nisko, to był Bez Wyjścia, Radosław Gruca, Marcin Celiński, Reset Obywatelski. Reset Obywatelski, do zobaczenia, do usłyszenia. Reset Obywatelski. Stop.
o teraz i tu. Trzeba wyjść na boisko, więc do utraty tchu. I liczyć, że wybiega się tak pozytywny wynik. Chociaż gramy na wyjeździe, a sędzia jest z nimi. Chociaż mamy pod wiatr i nas kopią po nogach, my walczymy stale, no bo to jedyna droga. Szaleć, by unieść się wyżej. I wyżej, i wyżej, i wyżej, i wyżej, i wyżej, i wyżej, i wyżej. Kolejny dzień, kolejny dzień. To szansa by, to szansa by, następna szansa by spełnić swój sen. Kolejny sen, spełnić swe sny. Więc zrób to i ty. Kolejny. Opowieść o patentach, które na nas ma los, który potyka nam szczęścia, pęta pod nos. Ale w każdym zaklęta jest kość, zostaje w gardle jakość, bywa kością niezgody. Rodzi w nas złości, przynosi dowody, że nic nie jest jak powinno być i powody, by żyć, a nie śnić. Dla mnie to bzdury, po sobie widzę, że niebo może być blisko i bliżej, że każdy miesiąc, tydzień i dzień może być jak najpiękniejszy sen. Więc śmiało zmień swe życie, wiedz dokąd pędzisz i weź się za siebie, zamiast narzekać i ględzić. Zawsze jest dobry czas, mówił tu, że te twoją myśl jeden raz. Panie, ja nie wiem czasami co zrobić, kiedy życie znów odcina mi nogi. Kiedy chciałem jak najlepiej, ale wszystko znów jest źle. Myślę, po co znowu wchodzić w tę grę. Czy nie rzucić tego w diabły i nie popłynąć z prądem, jak śnięte ryby albo ci, którym tak zwany zdrowy rozsądek. Krytycznie robić tego, co bezdusznie każe. Albo coś, albo ktoś, bo słyszę w głębi mnie. Słuchaj, uczuć, myśli, patrz, a nie będzie źle. 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 A nie będzie źle.